To dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mnie jest Plaga. Cześć, to jest Plaga. Dzisiaj gram oczywiście w Brick Ricks i Plaga dzisiaj jest moim konkurentem, jest moją... Co? Brick Ricks. Brick Ricks, tak? Brick Ricks. Co ty brałeś, ziomek? Brick Ricks. Ty masz jakbyś, ty jak Batman mówisz teraz, taki wiesz... O. Gdzie jest Jane? Jane? Stary, to od, tego, od goryla chyba, nie? To? Nie, czekaj, ona się Mary Jane? Nie, jak no? To nie, Mary Spider-Man? Jane była Spider-Manie. No to wie. Stary, no to właśnie Jane. A to ja pokazać ci sztuczkę? Nie. No dobra, pokaż. Pa. Coś powiedziałem, a ty nie słyszałeś. No. Dobra. Dobra. Co my dzisiaj robimy? Przypomnij nam, no. Zawsze jest specjalny, jak my jesteśmy, to jest odcinek specjalny. Nie, zawsze. To nie ten odcinek, sorry. To nie Batman kontra Joker, dzisiaj jest Uber kontra taksi. Aha, okej. Okay. Uber tak. Dzisiaj, czyli Uber kontra taksi, to ja będę dzisiaj Uberem. Paweł Uber. Uber tak. For Piotr. Dobrze, włączę światło. Od tych małych, śmiesznych takich? Małych, śmiesznych? Tak, że śmieszność na początku odcinka dobrze. Była śmieszna. To za, ja biorę swojego Fiata, polski Fiat. Polski ładny Fiat. Napis, z przodu, z tyłu też jest polski Fiat 126P. Ja ogólnie najlepsze jest, czekaj, włącz oświetlenie, stary, bo dostaniesz mandat. Włączyłem. Tak? Ja już jadę. O kurde, tu jest strajk, trzeba jechać dookoła. Co? No, ej, faktycznie strajkują. Tam ludzie strajkują. Tak. Gdzie jest ryż? Gdzie jest ryż? Pod Biedronką tam strajkują, bo ryżu brakło. Ty jedziesz na pełnej prędkości. Tak. Patrz, jeszcze ja drifter. Ale stary, no o co ci chodzi? To jest Fiat 126P! Wow, wow, klient! Klient! Gdzie? Klient! Ej, taki! Szybko, ej, klient! Ej, czemu urwałeś? To jest mój klient, zostaw go! To mój klient! Sam jesteś... Dawaj mojego klienta! Dawaj. Czekaj, w sumie jest jeden problem, Plaga. No? Co? W tym moim Fiacie mieści się jedna osoba. Ty? Uber? Jak to chyba... Nie wiem, czy się nadaje do Ubera. Gdzie ty masz tego klienta? Tu stoi, tu na ulicy, pa! Stoi na ulicy i wiesz, że na pewno to jest klient? Tak. No bo na... siadać. Dobry. Taxi for Tomek. Co mu zrobiłeś? Co? To gdzie? To był mój klient. No nie. Nie masz klienta, typie. Dobra, podzielmy się nim, pa. Jest w części. Poczekaj. Weź kawałek, ja kawałek i jedziemy. Poczekaj, ja wezmę jego klatę. Ja nie, czekaj. Dłoń. Mogę podnieść większy kawałek? No chyba nie. No chyba, ej, nie mogę podnosić dużych kawałków klientu. O, ty noga jest, ja ci włożę tu do auta. Masz tą nogę w środku. Wrzucę sobie też, o. O, o. Ja też wrzucę z tyłu na kanapę, a nie da rady. Dobra, patrz, mam teraz w swojej klacie jego nogę. O, jak fajnie. O, dobra. Ej, czekaj, bo fotelik mi się przykleił tam z tyłu. Światła, o, patrz, ile klientów! Klienci! Ej, to moi klienci, zostaw ich! Ej, porozpędzam się! Co? Weź, bo się roz... No kurde! Be. Przejechałeś klienta mojego! Teraz nie, rozjadę no twojego! Co? To auto jest do kitu! Moje się zablokowało, nie mogę jechać! Halo! Uber for Piotr, zamawiam, proszę koniec. Mnie stąd wyciągnąć! To są klienci taksówki! Nie ma, spadać stąd! Proszę mnie wyciągnąć! Dobra, ej, ale słabo naprawdę, czekaj, mi się trochę rozbroiło auto, chyba mi się klapa otworzyła tam z tyłu. Uber for Piotr! Come on! Wciągnij mnie stąd! Poczekaj, zaraz postaram się, uderzę w ciebie, wiesz, i po prostu cię przepchnę przez tych klientów. No, halo! Ej, tak to jest, jak jest mało taksówek i ludzie wszyscy chcą do jednej taksówki wsiąść. Zostałem za mało. Zabał! Moja postać nie żyje. Czekaj, wypycham! O nie! Padło ci coś z tyłu. Halo! Jak to się stało? Czy ktoś wzywał taksówkę? Ej, zobacz, ja mam chyba czyjąś nogę na tym. O, co się stało? Reanimacja, wysiadam, poczekaj. O Boże, zablokowałem się. Czemu oni wybuchają? Co wow, się wow. Stało? Boże, pożar jest tutaj gdzieś. Moje auto wybuchło. Ale paru klientów jest nadal dostępnych, że tak powiem. Tak, a reszta robi grilla. Reszta robi grilla, ale co ty zrobiłeś z tymi klientami, stary, normalnie? No stary, no rzucili mi się na taksi, tak mówię... Tak się nie robi, no. Robimy czekaj. Tutaj promocję. Poczekam mi się, pa. O... Dobra. Nie, no stary, oni chcieli już, gdzieś no? pojechać, ja ich rozrzuciłem po całym mieście, nie?
Rozrzuciłem ich po całym mieście. Z dziłobu, z gałgan i w ogóle. Tak się nie robi. No nie. Zniszczę cię ty, ten taksówkarzu jeden. Proponuję układ przeciwkopociągowy. Przeciwkopociągowy? Dobrze, stań tutaj na wiadukcie jak możesz. Powstrzymajmy pociąg, nie będą nas zabierali klientów. Tak jest. Tak, skoczymy na, jak będzie przyjechał. O, jedzie! Daj, skoczymy nawet na pociąg. Poczekaj, ale... Poczekaj, próbuję. To jest z drugiej strony. Cicho, ja sobie wskoczę. A, zawiesiłem się! Wskoczyłem i wypadłem! Pomóż mi z tym autkiem, patrz co się stało, mój fiacik ten... Czekaj, jadę! Po spotkaniu z pociągiem nie wygląda już dobrze. Ale jadę, silnik działa. Halo. Pomocy! Jadę, Paweł, spoko! Panie taksiarzu! Jadę! HV2, HV2! Panie taksiarzu, tutaj mi się ten zepsuło! Patrz. Co się stało? Nie, no bez jaj nie spadłeś? Nie, no bo ten Fiat to jest... To porządne auto jest, co ty chcesz? Właśnie widzę. No. Zablokowało się. Typie, myślisz, że co to jest? Jakieś byle nie co? Nie mogę wyjechać, muszę go... O, dobry, już pomagam. O. No co to miało być? Co ty mi urywasz? Ej, skoczyłem na pociąg znowu? Tak, właśnie czekam na niego. Tylko tym razem się rozpędzę delikatnie. Żeby nie zawisnąć, wiesz? O, jedzie! Jedzie? Jedzie! Uważaj! Dobrze. Uwaga! Ten... jedzie pociąg z daleka! Na nikogo nie czeka! Tak no przesuń się, grubasie, bo ja skaczę! Byle nie do Warszawy! Aaaa! Wo. Siema! Ja chyba za późno skoczyłem, nie? Ja bym zostawił... Jezus Maria! Ło, coś wybuchło! Explosion! Ja bym je zostawił tutaj, niech sobie leżą. Nie, wiesz? Nie, dobra, faktycznie niech tam leżą. Słuchaj, weźmy te drugie taksówki. Dokładnie. Okay. To są bardzo ładne taksówki. Wiesz co? Podobno pogoda się zmieniła tutaj na bardzo mroczną ciemność. Co? Mroczna ciemność? Dlaczego się pogoda zmieniła? No bo nastały czasy mroku dla taksówki. Aha. No widzisz, bardzo dobrze. I uberowców. Dobra, proszę bardzo, wsiadamy pasażerowi klienci. Co? Zostaw moich klientów! Wszystkich zmieszczę 3 osoby! Proszę wsiadać! Jak ty No! O, gdzie tam w moich jak klientów wiek wyjechałeś? Normalnie wyrąbało mi pół auta! Co? Wyjeżdżaj z tego kipiarzy! Moje... Patrz jak cię cisnę! Fiatem 125! Co? Aaaa! Jak mi rozwala! Ty, ale oba auta jak powrócały tutaj! Bum! Co się dzieje? Ej, to moje wybucha! No foba! Stary! Rozpadają się dosłownie. Jak ja cię zniszczę teraz! Ło, jakiś słupek ci od... Co? No tak, jak powiedział, tak zrobił. Wybuchło, co? Palę się. Siadam z auta. Halo! O rany, to jest niebezpiecznie. Proszę się rozejść. Tak, proszę się rozejść, bo to jest niebezpiecznie teraz. Nic się nie stało tutaj. Ej, a jakbym wziął płonący kawałek i dał im? Macie. Mogę tak zrobić? Możesz dać Nie, daj właśnie... O... Opa. Nie, u mnie nie płonie. Można dorzucać do pieca, patrz. Patrz, ale stary, ja tam siedzę w tym aucie, znaczy no, ten, reszta, bo mnie, siedzi w aucie. Ja dorzucam do pieca, o, coś buchło. Stary, ty jesteś normalnie jakiś niedobry. O, coś wybuchło znowu. Jak ja tam zaraz ci zrobię wybuch, chłopie, to... Jak ty... Pasażerowie żyją. Jej. Ci zaraz zrobię taki... Normalnie wjazdam, że pasażerowie żyją, mówisz? Coś jest... O, pasażerowie, to... Mówisz, że żyją, tak? Tak. Aha. A jakby na przykład taka cysterna podjechała obok tego ognia? Jaka... Co? Ta. No. Co się stało? No, rozniosłeś klientów po całym mieście, że tak powiem. No zdarza się, no stary, to ci poradzę, nie? Zdecydowanie się zdarza, na pewno się takie no rzeczy... No tak, no zdarzają się takie rzeczy. Tak, czasami jest cisterna w tłumie ludzi. No tak, no... W tłumie ludzi! No w tłumie ludzi, no nie mówię, że ci ludzie stali na środku ulicy przy płonących autach. No nie... No prosta sprawa, no zdarza się. No nie... O, plaga, nie. Zobacz tutaj, na przykład... Co? Czekaj... Tu ludzi porozrzucało. Wiesz, i nagle i wyobraź sobie, nagle wyjeżdża ci cisterna. O, siema, gościu. Cześć. Gdzie jest twoja cysterna? Proszę? Gdzie masz auto? Nie wiem, poczekaj, szukam właśnie. Gdzieś tu w kawałkach jest. Fotel jest na torach na drugim końcu mapy. Co?
Wyrąbało gościa. Wie, czy to ten fotel? Nie, to trzeba postawić jeszcze raz, tu. O, się... Dobre parkowanie, panie Paweł. Dziękuję. O, auto mi się pali. O nie, muszę odjeżdżać. Dobre parkowanie. O nie. O nie. No przejedź, nie. No przejedź przez to, to jest tylko cysterna. O nie, pali mi się silnik. Halo. Wiesz co, poczekaj, to ja... O! O nie. Zabiłem cię. Zginąłem. Czemu ty zginąłeś? No bo ogień rozpaliłeś i mnie ten tutaj spaliło. Ten. Rozpaliłeś się? Rozpaliło ogniem tutaj taksówkę. Jadę! Płonący kierowca! O, czekaj, to jest taksówka, to nie to. A ja bym tak? Tu sobie podpalił. O Boże! Wiesz co, te auto... O. Nie, w ogniu najlepiej nie stać. O. Jest, podpaliłem tył, jadę, pa! To nie jest czas. Poczekaj, no chyba to nie jest tak łatwo podpalić się. O, jest, jest, masz, zajął się, pa! Ziu, jadę! Ej, faktycznie, podpaliłeś coś po drodze, czekaj, ja też się podpalę. Zobaczmy. Ja spali się taksówka cała. O nie! O nie! Kierowca w okniu! Ej, moje nie pali się. O, pali się jednak! Uf. Jezus! Wylądowałem na torach. Na chwilę się zap... O! No powiem ci, że nieźle. Wiesz co, te płonące auta to nie jest dobry pomysł, plagam, wiesz, bo nie... Mówisz? No nie, nie, nie specjalnie. Świetnie bawi. Dobrze, to ja zostawiam to auto i tak. Idę po kolejne. Weź wiesz? Te kolejne auta, bo mam jeszcze niespodziankę turbo. Tak, turbo niespodzianka totalnie. Tak. Twój to był Plaga. Nissan Plaga, tak. Nissan Plaga, dobra. Dokładnie. Dobra, no pokażę. To jest widzę. Nowa wersja Nissana Skyline'a. To jest specjalny. Ej, czekaj, gdzie ty... Taksówka przejeżdża, patrz! Ja ją zostawiłem na drodze, ona sobie jedzie. Właśnie widzę, myślałem, że ty jedziesz nią, nie? Bo ona została na tej, na autostradzie, tam na tej górce, nie? Właśnie przyjechała. Widzę, spoko, przyjechało. Dobrze, to jest twoja. Dobra. A teraz... Taksi Plaga. To jest specjalny Uber. Popatrz, specjalna taksówka, ta. Co to ma być? Idź z tym! Nie strzelaj, popatrz! Pa, jak to jeździ. Jakie dziwne. To? Konkurencja! Tak. Eliminacja konkurencji! O. Uciekaj! Jedź po klientów! Ci zaraz po sobie przyjadę! Ziu! Nara! Czekaj, ja muszę zrobić sobie tu przejazd. Ej, stary, normalnie przelatują. Wow. Ej, za dużo kolosków, więc moje pociski przelatują przez wszystko. Tak? No. Jaki łobuz, no, jak ja ci zaraz tam dopadnę, typie. Spokojnie! Ty, koło mi wyrwało. Zdarza się. Czy ty strzelasz? Tak. Czy mi się wydaje? Strzelam, ale nie mogę trafić, bo latam. Wow! Odsuń się! Co się odsuń? Sam się odsuń! Ty łobuzie! Zostaw mnie! Wow. O nie, goni mnie! Goni mnie rozsieczony Uber! Uber cię dopadnie! O! Na dnie! Urwało mi autko! Ładnie! Mi się podobało. O, ty ja ci zaraz ci zadam ładnie, to zobaczysz. O, prawie trafiłeś. Wow. Ty, ale to chyba nie trafia w ogóle, to przylatuje znowu. No coś mnie tutaj myknęło chyba. No stary, ja ten, patrz. O, znowu masz te... O! Chyba trafiło coś, wiesz? Chyba coś... O nie, pociąg! O nie! Gdzie jest twoja taksówka, bo tak jakby trochę zniknęła. Wiesz co, to rozwozi klientów? Właśnie jakiś fotel spadł. Ja co chodzi z tymi torami, że wybuchasz? Bo ja na przykład nie wybucham, ja normalnie na tory wjeżdżam, nic się nie dzieje. Bo tam pociąg stał, wiesz? A. O. O. Masz jakieś problemy chyba, wiesz? A, bo to rakietowy napęd jest, trochę boli, jak się ląduje. O, widzisz znowu moje... O. Teraz to nie trafia na pewno. No ty, stary, ale... to... No, co? No patrz, co ty, jaki oszust! Zamontował mi lewe działka! Prawda! Oszust! O kurde! Ej, wiesz, Jezus, ja wiem, co ja zrobię. Nie, ja stąd jedę. Proszę, weź sobie tą taksówkę. Ja usunę tak? Wszystkie auta z mapy. Tą taksówkę, tak? Wziąć, czekaj. Tak. Żeby było sprawiedliwie, żeś nie mówił, że twój jest gorszy. No, bo zrobiłeś mi gorszego. Dałeś mi specjalnie gorszą taksówkę. Jestem sprawiedliwym taksówkarzem, proszę bardzo. Możesz sobie polatać. No to czekaj, to usunę tego tutaj. Jasne. Okej. Okay. O, to będę Uberem w kradzionej taksówce. Tak, ukradł taksi to jeszcze nowoczesny, niezbadany model. No. No dokładnie. I strzel do mnie, zobaczymy, czy to się coś stanie. O, przepraszam, poczekaj, bo się roz...
Nie pykło to... chyba, wiesz? Nie pyka. Widzę, że tutaj serwery niestety nie działają do końca, tak powinny jeszcze. Uff. U mnie przelatuje obok, jakby no. O. Nie, teraz uderzyłem, ale podmuch jest, tylko wyłącznie podmuch. No tak, tylko podmuch jest. Nic więcej. Ktoś jakby nie do końca tu śmiga. Szkoda. A! Ale możesz strzelać do tych, do pasażerów. Ci zaraz... O, uciekaj! Uciekaj! Halo, co albo miażdżenie! Wow! Jak to... A dawaj, chodź wyskoczymy z tej tutaj. O, dawaj, z tej napraw się, rozpędzimy się i skaczemy z autostrady. Mówisz tutaj, tak. Myk, jak to się rozpędza, nie? Ej, nawet szybko leci, no. Tak, coraz szybciej. Wow! O, chłopie, jak to fajnie. Jak poleciał! Patrzcie, ja lecę. Jest problem. Moje auto się roz... Co ty tak daleko poleciałeś? No przeleciałem całą mapę tu normalnie. Oj. Jak ty jesteś normalnie oszukista, czekaj, ja tu spróbuję znaleźć jeszcze większą rozpędzalnię. Ty, ale działa końca... nadal. Z drugiego końca mapy sobie pojadę. Ja tutaj z tej górki skoczę. Chwila, moment. Oświetlenie! Dobra, oj. Lecę. Oj. Mówisz co, z czego skoczysz? Z tej górki. Ty lepiej patrz teraz, jaki jestem rozpędzony. O, stara, jaka prędkość! O nie! Prędkość! Pece! Ci Paweł tak zasuwa skubany. Co to było? Dobra, mam wypadek mały, bokiem uderzyłem. Czaję. Ja też tam chcę. Okej, trochę. Dobra. Dobra, lecę. Mówisz, że taksówka ci ma wyskoczyć na tym? Nie! Z drogi, pierogi! Wow! Jak mi przeleciał obok! Blisko! Turbo światła! Bro, jak leci! No fajne to jest! Najlepsza taksówka! O Boże, co się stało? Uderzyłem w krawężnik chyba! Oj, wypadek był. A ciekawe, czy można wiesz co zrobić? Przelecieć kanion. Na pewno. Na prędkości, takie większą prędkość złapać. No. I przelecieć go. Daj, spróbujmy tą dziurę przelecieć. No właśnie mówię tą dziurę. A, o to ci chodzi. Myślałem, że kanion, że ta inna mapa. O Boże! A! Nie, tutaj. Uf. Czekaj, rozpędzam taksiora. Dobrze. Kiedy kanion? Nie do końca można. Nie da rady? Nie, ale spróbuj. Bo ja się muszę rozpędzić porządnie tutaj. Chyba stamtąd się rozpędzę. No ja stamtąd też się rozpędzam. Chyba trzeba walnąć delikatnie w ten wiadukt, żeby wiesz, wybić trochę w górę. A, no tak. Jak fajnie lata. Przylatuje w tym wszystkim, nie? Ale spoko to zrobione. Bardzo. Dobra, okej. Okay. Próba numer 10. Pro! Uwaga! No stary, już do mnie strzelasz? Nie. Wow! Halo! Ty! Tak, jak mi brakło tak 2 metrów dosłownie. No tylko 2 metrów mi brakło, nie? No prawie, że... No prawie, to jest do zrobienia, pa, jeszcze raz. Wiesz co, ja ci powiem tyle. Ja te auto tutaj daję ci do kosiarki. Skoki taksówkarskie, 2003. To jest auto... Pozdrawiam, Adam Wałysz. Co? Wałysz, no, nie ty, nie kojarzysz typa? No nie, niezbyt. Ale tu można dzikie ten, loty robić, patrz teraz, pa, poczekaj. Pa, mielarka? Śmiało. Proszę bardzo. Fru! Ważna jest milarka do tego pojazdu. O nie, tylko nie wka... Dobra. To nie jest dobry pomysł, poczekaj. O. Gdyby zrobić taki skok i wiesz, z budynku na budynki, patrz na to teraz. Wow. Taki skok z budynku na budynek, taki wow. To staram się wyjechać z milarki na razie, wiesz. Ale to nie to... O. To chyba nie wyjechałeś, co? Nie. Idę na najwyższy budynek, rzeczywiście. No, tam... Czekaj. Chwilę. Czekam. O. Hops. To jest tak, no. Niebezpieczna prędkość. Gdzie skaczemy? O, tu jest obok taki bardzo blisko, pa, w tą stronę. Ja właśnie chciałem tam dalej, tak, na ten najniższy. Nie uderz ty! Kroczki, w czerwone! Małe kroczki. Oj. Ty, wylądowałem. Patrz na to! Okay. Co? Nie wyhamujesz. Jestem! Złapałeś? Udało się! Co? Skubany! Dobra, też twoja kolej! Tylko musisz tak, wiesz, bardzo się rozpędzić. A, stąd. Dobrze. Z drugiego końca, no. Lecę! Leć! Jak wszyscy tam doleciał? No stop ten! Czy to się liczy jako wygrana? No, na pewno, wiesz, aha. No?
Doleciałem! Nie. Ja no myślę, tak. Że tak. Ja... Części są nawet w kosmosie, no. Daj, spróbujmy ten, przeskoczyć kanion z tego budynku. O, właśnie. Pana to. Czekam na ciebie. Takie płonące barierkę tak jakąś, wiesz? Daj, przesunę się kawałek. O, no, o. Poczekaj, naprawię dobra. Tylko. O, dobra. Prze? Czemu tak krzywo lata? Lecę! Jakieś twoje elementy wypadły. O nie, chyba nie da rady. To nie! O nie. Bok, lewo! Znowu dwa metry brakło. O, come on! Jak nie, chcesz raz? Ja mam też czas próbował. To jest taka rampa ogólnie. Bardzo fajna. No i to jest mega fajny pojazd. Ja ci... Czemu on bokiem leci? Przestań lecieć bokiem. Nie leć bokiem. O. No to normalnie bokiem leci cały czas. Zepsułeś mu coś. Nie. Nie doleci, nie ma opcji. No, nie ma szans. Niestety. No, dwa metry mi zabrakło też. Ale fajnie było. Fajnie pojazd. Dokładnie. To ten. Lecisz jeszcze raz? Ja mam jeszcze pomysł jeden. No. Czekaj, ja go tu zostawiam. Coś tutaj zrobię ciekawego. To znaczy? Czemu się przewraca? Wbijaj tam na budynek. No jest na... O Boże! No, dobra. Zarata BD. No, bądź. Zarata BD. Tak, sior! Czekaj, naprawdę. Ej, ale on się przechyla cały czas, bez jaj. No. No moja taksówka się przechyla non stop, coś się zepsuło w niej. Weź ją sobie ten. Zrób od nowa jakby. Ten się tam po naprawie, po teleportu i może się naprawić. No właśnie widzę, że ona cały czas się przechyla, nie wiem dlaczego. Jak tak dziwne, co robisz w ogóle? Próbowałem zrobić taki fajny pojazd, ale coś się nie chce przykleić. Aha. Ja to się teleportuję tutaj na bezpieczne miejsce. O, lipa. Lipa, nie tym razem chyba, wiesz? Nie tym razem. Ale jeszcze jedno mam do sprawdzenia. Tak? Co masz? To muszę znaleźć ten pojazd. Który to jest? Może być ten. Dobra. Dobra, pan taksior leci. Jest to, ta taksówka nie jest dobra. Ale może coś innego będzie lepsze. Czekaj. No? Coś się stało z moją taksówką. Oj. Hello. Coś się stało z moją taksówką? Dobra, jestem na szczycie budynku. Dobra, przepraszam. Okej, jestem już prawie. Zapraszam. O, jestem, dobra, no. Pana to. Widzisz, ja się przewraca. Dobra, spoko, to zostaw ją. Olej dziada. Mówisz? O, poczekaj, to wsiądę sobie do tego auta, no. Jasne. Zapraszam. Ty weź, wyłącz ręczny. Wyłączyłem. O, jedzie. Może pojadę też, co? Czy nie? Spoko, dam radę. Dasz radę? No pewno. Jok, co się stało, jak przywalił? No chyba nie za bardzo ci to wyszło. Spokojnie, pa, wszystko działa. Może odwrócę, nie? Czy coś? Ukliknij. No, ups. Uuu. NCIS! O nie, jak to... Ty, jaką ty masz moc, nie ma szans na taksówkę z tym. Rado! O nie! Proszę się uspokoić! Gdzie o tam? O, wypadł! Co ty już do mnie strzela? O Boże! Co się stało? Jak to się stało w ogóle? Co się dzieje tutaj? Coś cię tam wciąga chyba. Halo! Proszę mnie zostawić, panie policjancie! Jak to jest? Nie strzelaj, typie! Jak to nie strzelaj? A! Zostawić w spokoju! Co ty robisz? Chodź tu! Ja stąd odjeżdżam! No patrz, nie możesz mnie trafić! O, umarło mi się chyba. Wiesz co, ja myślę, że pora skończyć odcinek, bo tak, nas złapie na policja. Tak, chyba tym sobie już na tym kończyć. Tak, trzymajcie się, pa! Na razie! Hej.